Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w imieniu firmy ProMedica 24, która jest organizatorem i inicjatorem naszego spotkania. Firma ProMedica działa od 2004 roku na rynku usług opiekuńczych w Polsce, w Anglii, w Niemczech. Każdy człowiek jest dla niej wyjątkowy, a my dzisiaj się spotykamy w ramach takiej kampanii społecznej Odważ się na zmiany, która jest dedykowana kobietom dojrzałym, po to, żeby się rozwijały, żeby się edukowały i żeby sięgały po to, co dla nich najlepsze. My mamy dzisiaj bardzo naprawdę ciekawy, taki bardzo kobiecy temat, a mianowicie wiosenne kuracje na stany zapalne u kobiet w okresie perimenopauzy. Naszym tutaj ekspertem, a właściwie naszą ekspertką jest pani Karolina Julia Siemek, doktor nauk humanistycznych, założycielka pracowni Ziołowy Raj, certyfikowany zielarz, fitoterapeuta, doradca żywieniowy, laseroterapeutka. Także pani Karolina jest także taką, powiedziałabym, miłośniczką wszystkiego, co naturalne. Kocha piesze wędrówki. Tutaj w ubiegłym roku przeszła szlakiem Świętego Jakuba z Porto do Santiago de Compostela. Także gratuluję, bo to też gdzieś moje marzenie. Ale dzisiaj właśnie o kuracjach w okresie perimenopauzy. Natomiast zanim zaczniemy, chciałam przede wszystkim Państwu powiedzieć, że live będzie nagrywany, więc gdyby się coś tam wydarzyło, gdybyście Państwo, Panie, widzę, przede wszystkim się witacie, nie mogły dokończyć tego live'a, to on będzie zapisany i będziecie mogły sobie go odtworzyć. Ale warto zostać, bo będzie taki moment, gdzie będziecie mogły Panie zadać pytanie Pani Karolinie tutaj i ona będzie odpowiadała na Wasze pytania. Pytania wpisujemy w komentarze. Widzę, że się witacie. No bardzo, bardzo nam miło. Też będzie nam jeszcze mile, jak dacie znać, skąd w ogóle jesteście. Widzę, że tutaj się i pani Teresa Kowalik wita, pani Urszula Trojanowska-Łozińska, pani Elżbieta Jarosińska, dobry wieczór, pani Kamila Płasiak, no bardzo, bardzo nam miło, pani Katarina, pani Barbara, Małgosia, Sylwia, o widzę, jest Radom, jest Bugingen, chyba tak się to wymawia, Gdańsk, o jak miło z Gdańska, tam podobno w ogóle zimno, wiatrzysko i prawie że śnieg, czarna woda, Warszawa, no bardzo, bardzo nam miło. Stuttgart, no cudownie. Gdybyście też miały tak w trakcie tego live'a taką myśl, że to może się przydać waszym znajomym, bliskim kobietom, to po prostu bardzo prosimy, udostępnijcie po prostu tego live'a u siebie na Facebooku. Od czego zaczniemy? Tak się zastanawiałyśmy tutaj z panią Karoliną, od czego w ogóle zacząć i tak sobie pomyślałyśmy, że są takie dwa objawy, które są najczęstsze i najczęściej wtedy kobiety mówią, no chyba to jest ten czas, właśnie taki czas perimenopauzy. Pierwszym z tych objawów są nieregularne miesiączki, a drugim z tych objawów to są nocne poty. I zanim sobie powiemy o tym, czym w ogóle jest ten okres i jak bardzo szeroko trzeba na nasze organizmy kobiece wtedy spojrzeć, to może dla tych pań, które mają właśnie takie bardzo konkretne tutaj, te najbardziej powszechne objawy, to od razu dajemy bonus, czyli konkret. Pani Karolino, co wtedy robić?
Witam Państwa bardzo serdecznie, witam jeszcze raz Pani Izo. No powiem tylko jedną rzecz, lasoterapeuta i doradca życiowy, trochę dwie inne rzeczy, ale to czasami tak się zdarza, że się przejęzyczymy, żeby Państwo nie myśleli, że posługuję się laserem jako terapią, bo to jednak nie to samo. Więc tak, przede wszystkim stosujemy fitoestrogeny, czyli takie związki chemiczne pochodzenia roślinnego, które działają podobnie jak estrogeny i mają zdolność wiązania się z tak zwanym receptorem estrogennym, tak? Które są produkowane przez jajniki, więc naśladują nasze właśnie hormony kobiece, więc w tym okresie perimenopauzy hormony, szczególnie estrogeny, zaniżają się. I taką podstawową mieszanką, którą możemy stosować na te dwa objawy, które Pani Iza wymieniła, są między innymi takie zioła jak pokrzywa zwyczajna, nagietek lekarski oraz krwawnik pospolity. I ta mieszanka stosowana w proporcjach 1 do 1, czyli mieszamy te zioła w równych proporcjach, pita dwa razy dziennie po jednej łyżce stołowej między posiłkami, kiedy zaparzamy ją jako zwykłą herbatkę, czyli taki napar, będzie przedłużała nam przede wszystkim właśnie naszą menstruację, ale także będzie działała silnie przeciwzapalnie i będzie niwelowała te właśnie nocne poty. Oczywiście mamy mnóstwo na podorędziu ziół i też różnych żywnościowych tak naprawdę produktów, które możemy stosować, które mają, zawierają w sobie estrogeny, które są dla nas przyswajalne przez nasze organizmy, ale ta mieszanka, którą wymieniłam, jest jakby taka podstawowa. Zachęcam też do tego, żeby chodzić na polskie łąki, bo mamy dosyć jeszcze czyste środowisko i zbierać też koniczynę łąkową, która też jest bogata w fitoestrogeny i też będzie zapobiegała nocnym potom. Surowcem, które z kolei nie spotkamy na łąku. Na sekundę, czy tą koniczynę się suszy w całości, kwiat, liście? Jak to... Najlepiej kwiat ususzyć w 45 stopniach, na przykład w suszarce do grzybów i taką ususzoną właśnie, taki kwiat koniczyny łąkowej możemy sobie zastosować jako doskonałe remedium właśnie na te pierwsze uderzenia tak zwane gorąca przy okresie przed poprzedzającym menopauzę, więc to nie jest nic trudnego, a mówię tak jak drugim surowcem, które możemy też stosować właśnie na te wymienione objawy, to już znany surowiec też właśnie u kobiet już będących w trakcie menopauzy, to jest pluskwica groniasta i możemy ten surowiec nabyć oczywiście w sklepie zielarsko-medycznym. I możemy z niego też korzystać właśnie, żeby ten niedobór estrogenów po prostu załagodzić. To takie na początku. Na początek konkret. Dobrze. Jednak tutaj też jak się przygotowywałyśmy obie do tego live'a, rozmawiałyśmy sobie, że ten okres perimenopauzy, może tylko jakby Pani powiedziała, co to znaczy perimenopauza, okres perimenopauzy, jaki to jest okres? W literaturze to jest bardzo różnie się kształtuje, w praktyce także, ale w każdym razie to jest okres między 8 a nawet 10 lat poprzedzający okres wystąpienia tej menopauzy właściwej. Wtedy, kiedy kończy nam się menstruacja, kiedy zmienia się profil hormonalny organizmu, łącznie też z profilem metabolicznym, więc zachodzą realne też zmiany fizjologiczne w organizmie i ten okres może przebiegać bardzo różnie i mieć bardzo różne objawy, do których najczęściej zaliczamy, oprócz tych dwóch wymienionych wcześniej, także chociażby na przykład większe zmęczenie, bezsenność się często pojawia, większa drażliwość, taka chwiejność emocjonalna, suchość też pochwy, bo tym zmianom właśnie profilu hormonalnego, czyli mniejszej ilości estrogenów, ale także progesteron w drugiej fazie cyklu też jest zmniejszony, powoduje, mówię, liczne reakcje fizjologiczne i możemy to zaobserwować. Nie wszystkie kobiety mają tak, że ten okres się nam skraca. Niektóre mają plamienia między miesiączką, które naśladują, można powiedzieć, takie plamy krwi występujące podczas owulacji, należy to rozróżnić. Niektóre kobiety mają bardziej obfite okresy i nawet przed samą menopauzą mają dosyć duży z tym problem, więc organizmy ludzkie są bardzo różne, jesteśmy, każdy jest inny, dlatego też trzeba nauczyć się samoobserwować swój organizm, ale mówię, literatura podaje około 8-10 lat, w praktyce to jest bardzo różnie, ponieważ znam
przypadki, gdzie kobiety dostały menopauzy, tak, weszły w ten okres dopiero około albo nawet po 60 roku życia. Statystycznie rzecz biorąc, dzieje się to po 50 roku życia i mniej więcej kobieta wchodząca w 54 rok życia przeważnie już nie miesiączkuje. Ale mówię, to jest bardzo sprawa indywidualna, nie tylko tak zwanych dobrych genów, ale przede wszystkim jest to sprzężone ze stylem naszego życia, prowadzenia się i zachowania rytmów dobowych. Tutaj pani Bożena Sarnicka pisze coś bardzo ciekawego. Pani Karolino, ja mając 37 lat już miałam menopauzę, ale nic niestety żadnych naturalnych składników nie pomagało. Muszę przyjmować hormony i jest to potwierdzone przez wyniki i niestety nic się nie da z tym zrobić. Powiem tak, znam też przypadki, gdzie właśnie kobiety wcześniej wchodziły w tą menopauzę i nie było to tylko z powodu, że tak powiem, mechanicznego, czyli usunięcia, tak, chirurgicznego, czy jajników, czy macicy, więc to jest sprawa, mówię, bardzo indywidualna. Nie wiem, jakie pani stosowała zioła, więc trudno mi się jakby odnieść do tej indywidualnej sytuacji, ale ja z perspektywy mojej dziedziny zauważam jedną sprawę, że często tak zwane właśnie, bo często szukamy remediu i kiedy mowa o hormonach, szukamy rozwiązania w strefie hormonów. Dla mnie jako zielarza fitoterapeuty hormony są czymś wtórnym. To znaczy dzisiejsza nawet nazwa naszego spotkania brzmi o stanach zapalnych, tak? Wysanne kuracje na stany zapalne w okresie perimenopauzy. Prawdopodobnie w organizmie był albo jest jakiś proces zapalny, albo może jest choroba autoimmunologiczna. Mówię, tego nie wiem, jest trudno mi się odnieść tak trochę teoretycznie do tego, co pani napisała, ale podłoże zmian hormonalnych zawsze jest inne niż to, co widzimy jako symptom, jako objaw. Więc ja bym się tutaj zastanowiła i tutaj poszukała przyczyny, dlaczego w tak młodym wieku weszła pani właśnie w ten okres właśnie perimenopauzy i musi pani brać hormony. Dlaczego dochodzi do ubytku tych hormonów, szczególnie, że żyjemy w środowisku, w którym mamy bardzo dużo ksenobiotyków, bardzo dużo mamy żywności estrogennej, bogatej w estrogeny, więc to też jest bardzo ciekawy przypadek. Wracając do naszego tematu, czyli do perimenopauzy, wiemy już, co to jest ta perimenopauza i kiedy nas może spotkać. I oczywiście statystycznie tak się przyjmuje, że kobieta w Polsce czy tam w Europie, tam między 52 a 54 rokiem życia, ale znane są przypadki oczywiście wczesnej menopauzy, albo przedwczesnej wręcz menopauzy z różnych tych i są takie przypadki, gdzie dużo później to występuje, więc mówimy o statystyce, czyli o czymś, co no, zawiera jakiś tam margines błędu i braku rozróżnienia. Niemniej jednak według tego, co ja sobie wyczytałam w literaturze, a z czym też pani się podzieliła, to jest taki okres, owszem, zmian hormonalnych i no jednak trzeba powiedzieć jakiegoś tam zagrożenia różnymi przypadłościami, chorobami, chociaż ja bardzo nie lubię tego straszenia takiego, no bo to jest też naturalny okres w życiu kobiety, każda kobieta to przechodzi, nasze mamy to przechodziły, babcie to przechodziły, nie jest to choroba absolutnie, niemniej jednak spada jakby ten poziom taki ochronny hormonów, dużo bardziej trzeba na siebie uważać, no bo już te serce czy tarczyca, czy stawy, one nie są tak chronione tymi hormonami i tam mogą się pojawiać jakieś stany zapalne. I pani to też potwierdza, że ten właśnie stan zapalny taki, on jest, on występuje. Czy on rzeczywiście jest taki groźny, no i jak sobie z nim poradzić? Powiem tak, jeżeli w ogóle chodzi o podejście do i rozumienia stanu zapalnego z perspektywy mojej dziedziny, no to stan zapalny jest reakcją fizjologiczną organizmu, więc zdarza się dosyć często w ciągu naszego życia, biorąc nawet statystycznie małe dzieci, które przecież idą do przedszkola i zaczynają notorycznie chorować, no to co? Mają właśnie stan zapalny. Więc stan zapalny jest jako reakcja obronna właśnie taka organizmu ukierunkowana przez jakiś oczywiście bodziec, tak, wyzwolona, ukierunkowana na to, żeby pobudzić
nasz system immunologiczny i żeby on odpowiedział. Wytwarzają się takie substancje jak cytokiny prozapalne, które też bym chciała ten wątek może pobocznie, ale chociażby nawet chwilę poruszyć, mogą się utrzymywać bardzo długo w naszym organizmie. Na przykład na przykładzie traum powiem, że prowadzę takie seminarium o dobrostanie w zgodzie z naturą i psychotraumatolodzy też potwierdzają, że takie poziom cytokin prozapalnych, które są podłożem wielu, wielu chorób, mogą się utrzymywać nawet do 5 lat po wystąpieniu jakiegoś zdarzenia bardzo takiego trudnego, przekraczającego nasze zasoby, z którym nie potrafimy sobie poradzić. Więc to nam pokazuje, że te stany zapalne, mimo że fizjologicznie powinny być wygaszane, tak, to jednak przy podbiciu je przez określone, mówię, sytuacje stresowe, czyli emocje, których nie jesteśmy w stanie przepracować, a w tej chwili jesteśmy przebodźcowani bardzo dużą ilością informacji, która do nas wpływa, szumem informacyjnym, różnymi problemami życia codziennego, pracą, nie wiem, wojną nawet na Ukrainie, która tak cały czas gdzieś ta groźba z tyłu naszej głowy jest, więc ten poziom tych cytokin prozapalnych utrzymuje się dosyć długo, a jeżeli przykładowo używamy jeszcze standardowych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ta reakcja się nie wygasza, więc warto na to zwrócić uwagę. Już nawet święta Hildegarda z Bingen wskazywała właśnie, ona nie nazywała tego stanami zapalnymi, ale nazywała to właśnie zepsutymi sokami czy właśnie krwią jako przyczyną, praprzyczyną wszystkich chorób. Myślę, że święta Hildegarda miała też na myśli właśnie stany zapalne organizmu, które stoją u podłoża wielu, wielu chorób. Nie tylko tych, które na przykład przechodzimy w związku z okresem jesienno-zimowym, czyli infekcji wirusowych, bakteryjnych, ale przede wszystkim tych chorób, które dzisiaj mamy plagę, czyli chorób przewlekłych. I tutaj takimi dwoma miernikami jest ten wskaźnik, prawda, CRP, tej tak zwanej stanu zapalnego, który występuje w sytuacjach nagłych, czyli badamy to białko fazy ostrej, albo tego odczynu biernackiego, który wskazuje nam na przewlekły stan zapalny, chociaż tutaj też literatura w ostatnich czasach trochę zmieniła podejście do tego, bo zmieniono, a o tym się nie mówi głośno, zmieniono jakby badanie, inaczej współczynnik odczynu biernackiego jest badany, był kiedyś badany dwukrotnie po godzinie i po dwóch i dzięki temu można było ocenić rzeczywiście realny stan zapalny organizmu, ten właśnie przewlekły, a dzisiaj od kilku lat bada się tylko po jednej godzinie i można przeoczyć takie czynniki patofizjologiczne, które na przykład wskazują jasno, że mamy do czynienia z chorobą autoimmunologiczną, albo na przykład z nowotworzeniem, albo z chorobami tarczycy. I to jest też bardzo ciekawe, że ufamy pewnej diagnostyce, prawda, która jest sprawdzona, prowadzona od dawna, a nie wiemy czasami, co za tym też stoi. Aczkolwiek. Ale tak ponieważ no mamy ograniczoną ilość czasu, nie da się wszystkich wątków poruszyć, jak sobie z tymi stanami, no one są dla nas kobiet niebezpieczne, szczególnie właśnie w tym okresie, to wiemy, bo właśnie mogą wywoływać, przyspieszać też różne choroby. Jak sobie z tym poradzić? Ze stanami zapalnymi ja bym przede wszystkim powiedziała tylko tyle, że odniosła się do niestosowania, szczególnie w tym okresie perimenopauzy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Tu mamy bardzo bogatą literaturę też badań naukowych, która mówi nam o tym, jakie są działania tych leków hamujących tak naprawdę wytwarzanie właśnie i hamowanie potem stanu zapalnego, bo nie jest to dla nas, że tak powiem, pogłębia to pewne chociażby epizody, na przykład ryzyko wystąpień epizodów właśnie sercowo-naczyniowych, czy właśnie krwawień z układu pokarmowego, także problemów potem właśnie hormonalnych. Działa bezpośrednio na układ nerwowy i oddechowy, więc chciałabym jakby przestrzec, żeby tego nie nadużywać, bo mamy na podorędziu mnóstwo surowców roślinnych, które będą działały przeciwzapalnie, przeciwbólowo, a nawet też przeciw
gorączkowo. Jeżeli znacie Państwo takie chociażby właśnie tak zwane leki bez recepty na bazie kwasu acetylosalicylowego, to powiem Państwu, że chociażby taki surowiec jak kora wierzby, kwiat wiązówki błotnej, czy właśnie wspomniana na wstępie pluskwica groniasta, pod postacią odwaru albo naparu będzie przejawiała bardzo silny potencjał przeciwzapalny ze względu właśnie na obecność tych salicylanów. I co więcej, te surowce spożywane, że tak powiem, w kompleksie innych związków nie będą nam wpływały na problemy później z nerkami albo wątrobą, bo nadużywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych obniża niestety funkcjonalność dwóch strategicznych narządów z punktu widzenia detoksykacji organizmu, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Oni ponieważ... się mikrobią. Też, to prawda, no bo mówię, w głównej mierze oddziaływuje na problemy układu pokarmowego, leki niesteroidowe przeciwzapalne, to jest bogata literatura i no, jest też duże ryzyko zgonów, ale nie chcę, żeby... Nie straszenia, ale naprawdę nie należy ich nadużywać i szczególnie w długoterminowej perspektywie. Tutaj pani Marta Dyczko dopytuje o ten stan zapalny, czy to jest niebezpieczne ten stan zapalny i czy stres powoduje stan zapalny? Jako osoba, która zajmuje się też w swoim gabinecie psychosomatyką i psychosomatycznymi podstawami czy przyczynami chorób, powiem, że jak najbardziej tak. Oczywiście różne mamy tak zwane podłoże stresowe, bo dla jednego stresem jest to, co jest właśnie powiedziałam takim wydarzeniem dużym, nie wiem, śmierć kogoś, utrata pracy, rozwód, takie wydarzenia, które obiektywnie nam wydają się takie bardzo mocno stresowe, ale codzienny, badania wykazują, że codzienny taki mały stres, ale który właśnie chodzi nam cały czas z tyłu głowy, jest bardziej dla nas obciążający, aniżeli ten taki właśnie jednorazowy, mocny kryzys, który można powiedzieć, można przezwyciężyć, tak? Więc jak najbardziej tak, przyczynia się do pogłębienia stanów zapalnych, a czasami nawet do pojawienia się ich. No, sam przykład chorób autoimmunologicznych wydaje mi się tutaj najlepszym przykładem, żeby pokazać, że jednak nieprzepracowane emocje i stres, bo choroby autoimmunologiczne nie wzięły się tylko i wyłącznie ze stylu życia, tak, i na przykład ze złego żywienia, ale przede wszystkim właśnie z tego tak zwanego życia na szybko, w szybkim tempie, nie pozwalania sobie na balans między życiem zawodowym, prywatnym, między pracą a odpoczynkiem, więc jak najbardziej tak. Tutaj kilka pań zgłasza, że ma chorą tarczycę, więc może byśmy przeszły, no bo tutaj obiecałyśmy, że będziemy rozwijały pewne zagadnienia i między innymi stan zapalny tarczycy, bo widzę, że jest kilka pytań, więc może byśmy tutaj, czy byśmy, tak się podpinam, ale to pani. Może by nam pani powiedziała, jakie terapie właśnie na te stany zapalne tarczycy by pani poleciła? Tak, no temat tarczycy jest teraz bardzo, mówiąc tak wprost, modny, to znaczy prawie każda kobieta choruje na Hashimoto albo ma stan zapalny tarczycy. Ja jako zielarz fitoterapeuta nie patrzę właśnie bez względu na jednostkę chorobową, czy jest nadczynność, czy niedoczynność, czy Hashimoto. Dla mnie jest właśnie informacją, że jeżeli tarczyca nie domaga i mamy złe wyniki, tak, i zawsze badamy, pamiętajcie panie, TSH, FT3, FT4, i też właśnie chociażby CRP i OB, żeby to ze sobą móc porównać, to dla mnie to jest jednoznaczna informacja, że jest stan przewlekły zapalny organizmu. I co wtedy robić? Jeżeli jesteśmy na początku naszej drogi, to warto sobie zaaplikować, bo mamy różne postacie leku ziołowego, więc jeżeli nie mamy problemów z żołądkiem, to możemy sobie taką nalewkę z nagietka lekarskiego w połączeniu z głogiem i najlepiej kasztanowcem zapodać. Kilka razy dziennie po 5 ml, maksymalnie no 3 razy dziennie po 5 ml do szklanki ziół albo wody będzie działało silnie właśnie przeciwzapalnie. Jeżeli mamy problem z śluzówką żołądka, bo jest delikatna albo mamy jakieś owrzodzenia, nadżerki i tak dalej, nie daj Boże refluks,
to wtedy możemy się tym smarować. Tak? Nie zawsze jest tak, że musimy wszystkie zioła przyjmować doustnie, do środka, do wewnątrz. Możemy się tym smarować. Obserwowałam w ciągu 2 miesięcy dużą poprawę po smarowaniu się właśnie nalewką z nagietka, ale ponieważ wiadomo, alkohol wysusza, dobrze też zaopatrzyć się w olej nagietkowy, tylko dobrej jakości. I rzeczywiście ja na przykład taki preparat też stosuję, w którym między innymi do oleju z nagietka dodaję kilkanaście kropel krwawnika pospolitego, olejku eterycznego, dodaję do tego rumianek, dodaję mirrę, dodaję kadzidłowca, też o silnym przeciwzapalnym potencjale. I codziennie, 2 razy dziennie w gruczoł tarczowy wsmarowujemy. Do tego polecałabym tą wcześniej wspomnianą herbatkę na okres właśnie perimenopauzy, bo krwawnik... I jakby pani mogła przypomnieć, jaka to herbatka? Krwawnik, pokrzywa, czyli dwa przyjaciele kobiet i nagietek lekarski, i do tego bym dodała jeszcze chociażby właśnie rdestowca japońskiego, który jest dedykowany chorobom autoimmunologicznym, bo mimo że jest surowcem immunostymulującym, to wykazuje właśnie hamowanie chorób z autoagresji. I do tego, żeby do smaku i do smaku, że tak powiem, ta herbatka nam smakowała po prostu, to bym dodała jeszcze maliny właściwej, która też dla kobiet jest, ma działanie rozkurczowe i jest też bogactwem mikroelementów i witamin, podobnie jak pokrzywa, i taką herbatkę bym sobie po prostu zaparzała, bo ona w ciągu, mówię, miesiąca, dwóch przyniesie nam realne pierwsze efekty w postaci właśnie zmniejszenia stanu zapalnego i nasza tarczyca będzie lepiej pracować. Jeżeli ja pojawią się... pytam, przepraszam, czy to można, no bo rozumiem, że panie, które na przykład biorą jakieś lekarstwa, nie odstawiają ich, prawda, tylko po prostu... Nie, jeżeli mamy już do czynienia z zdiagnozowaną, tak, chorobą tarczycy, to jak prawdopodobnie będziecie panie brały Eutyrox, teraz najczęściej przepisywany, to ja zawsze zalecam, bo przecież zgłaszają się też pacjentki z problemami tarczycy, żeby zostawić sobie odstęp 2-godzinny pomiędzy braniem tego leku na czczo, a braniem mieszanki ziołowej. W związku na to, żeby nie weszło w żadną interakcję, przede wszystkim no, każdy lek też się metabolizuje kilka godzin w organizmie, tak więc po prostu możemy jednocześnie przyjmować zioła i możemy przyjmować akurat ten wymieniony lek bez żadnych obaw i też będziemy zauważymy zmniejszenie stanu zapalnego. Bo tak. Pani Bożena Sarnicka pisze, ja piłam kurkumę, rozumiem, że właśnie na te stany zapalne tarczycy. Czy tu pani potwierdza, że to jest takie działanie? Kurkumina na pewno działa przeciwzapalnie. Jeżeli chodzi o gruczoł tarczowy jako taki, to nie potrafię pani odpowiedzieć, ale wiem, że przy na przykład stanach zapalnych związanych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, tak, artretyzmem, podagrą, kurkumina się sprawdzała. Więc generalnie wydaje mi się, że mimo że zioła też mają swoją specjalizację, jeżeli chodzi o konkretną chorobę, to ich działanie i tak samo właśnie suplementów czy przypraw jest o wiele szersze. Tylko z kurkuminą jest tak, że no dosyć spora dawka tam musi być podawana, żeby ona miała znaczenie, jak to się mówi, kliniczne, żeby naprawdę działała. Jeżeli będziemy sobie kłącze po prostu ścierać, no to raczej tego rezultatu niestety, ale nie doświadczymy, bo to będzie za mała dzienna dawka. Drugi taki rodzaj stanów zapalnych, który najczęściej gdzieś się pojawia u kobiet, to są stany zapalne narządów rodnych. No i wiadomo, że tutaj bardzo chcemy tego uniknąć. Tak. Pytanie, jakie tutaj kuracje? No to tak, tutaj przede wszystkim zaczęłabym od tego, kiedy jeszcze, mówię, jest okres perimenopauzy, tak? Więc jeszcze... Nie zawsze musimy łączyć stany zapalne narządów rodnych z tym, że spadają nam estrogeny, więc sprawdziłabym najpierw, czy nie mamy przypadkiem przerostu kandidy
w organizmie, bo wtedy też mamy łaknienie na słodkie i możemy dostawać tych właśnie stanów zapalnych, czy tak zwanych właśnie intymnych, tak, problemów z powodu przerostu właśnie kandydy, czyli kandydozy organizmu. Ale bez względu na przyczynę, to poradziłabym stosowanie nasiadówek, między innymi znowu z tego ukochanego nam kobietom nagietka lekarskiego, to jest kwiat nagietka lekarskiego, i do tego dodałabym na pewno fiołek trójbarwny oraz pięciornik kurze ziele. Być może jeszcze dodałabym na pewno do tego korę dębu i możemy dodać albo korę brzozy, albo korę wierzby. To są surowce, które też będą działały ściągająco, które będą działały drobno, przeciwdrobnoustrojowo, które będą przeciwbakteryjne mocno i możemy taką płukankę, nasiadówkę po prostu stosować dwa razy dziennie, aż do uzyskania tego elementu właśnie poprawy. Więc to będzie trwało pewnie kilka dni i do wewnątrz też bym zastosowała właśnie, mówię, albo taką nalewkę przeciwzapalną z nagietka, albo bym zastosowała mieszankę ziołową, która będzie dodatkowo oczyszczała nam krew. Bo to jest też bardzo ważny element, żeby kobiety, szczególnie w tym wieku, raz na rok przynajmniej, na wiosnę najlepiej, wtedy kiedy mamy te kuracje właśnie wiosenne, oczyszczały swoją krew i wspomagały swoje nerki, żeby zapobiegać tym stanom zapalnym narządów rodnych. Jeszcze jedną rzecz. Tak, ja za chwilę oddam Pani głos, ja tylko chcę powiedzieć, że widzę wszystkie Państwa komentarze, Pani komentarze, proszę ich i wszystkie pytania, wszystkie przeczytam, na wszystkie Pani Karolina będzie się starała odpowiedzieć, także wpisujcie, bo będzie taki moment i to już niedługo, gdzie absolutnie będziemy na nie odpowiadać, więc jeśli ktoś ma takie właśnie bardzo konkretne pytanie dotyczące swojego przypadku, jak najbardziej, i będzie ten moment, że będziemy je czytać. Już oddaję głos. Dobrze, ja tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli mamy też, bo stany zapalne narządów rodnych to jedno, ale też w okresie perimenopauzy pojawia się suchość pochwy, więc są takie surowce ślazowe, które też nie tylko nam wyściełają cały tutaj układ pokarmowy, tak, właśnie dbają o nawilżenie tej śluzówki, ale również możemy je stosować właśnie dla nawilżenia między innymi pochwy i takim właśnie surowcem ślazowym jest na przykład kozieradka i ona też działa estrogennie, a przy okazji odczujemy na pewno wzrost i witalność taką psychofizyczną, albo jest takim, nazywana jest w naszym środowisku jako taki damski anabolik, tak? To znaczy no, przez to, że właśnie jest lekko estrogenny, ale też wzrasta nasza wydajność psychofizyczna i nawilżenie, tak, w określonych miejscach, na których nam zależy, to również jest takim, uważam, ziołem dedykowanym nam kobietom. Jeżeli mamy dużą suchość pochwy w związku ze spadkiem estrogenów, to możemy stosować między innymi pochrzyn chiński, albo na przykład, bo jeszcze możemy tu stosować, dzięgiel chiński. Dzięgiel chiński albo pochrzel chiński. Rozumiem, że to są jakieś zioła do nabycia w zielarsko-medycznym. Na łące ich nie znajdziemy. Na łące ich nie znajdziemy i rozumiem, że tutaj możemy napary jakieś, tak? Tutaj możemy robić z nich odwary, ponieważ to są surowce korzenne, takie twarde, więc żeby się dobrze wyekstrahowały, powinniśmy je przegotować. Najlepiej 10, nawet 15 minut i zostawić pod przykryciem, żeby olejki eteryczne nam nie uciekły, które też są wartościowe, i wtedy właśnie je sobie popijali. Więc to tylko też. Dobrze. Ja jeszcze też jedną uwagę organizacyjną, bo tutaj pani Dorota Elżbieta pisze, czy może pani tu wrzucić te receptury mieszanki tak dla zapamiętania. Nie da rady, żeby pani Karolina i opowiadała, i wrzucała te
mieszanki, więc jeżeli koniecznie coś chcecie i nie zapamiętałyście, to po prostu wpiszcie w komentarzu konkretnie. Konkretnie poproszę przypomnieć na suchość pochwy, albo konkretnie proszę przypomnieć na tarczycę, albo konkretnie proszę przypomnieć na, nie wiem, coś innego. I wtedy pani Karolina po prostu to powtórzy i proszę sobie zapiszcie, a jak nie, no to zawsze będzie do odsłuchania, live będzie zapisany i sobie można to powtórzyć. Dobrze. Przewlekłe zmęczenie. Rzeczywiście tak jest, że ten okres perimenopauzy z różnych względów, często też jakby nakłada się na to, no, że jesteśmy w trakcie robienia kariery, mamy często nastoletnie dzieci, mamy rodziców do zaopiekowania, życie jest stresujące, więc jesteśmy zmęczone i do tego ten spadek hormonów też tą energię i to zmęczenie gdzieś nadnercza nam też są wyczerpane, prawda, w dużej mierze. Więc jest to zmęczenie. No i pytanie właśnie, jak tutaj pani jako naturoterapeutka, tak, mogę tak powiedzieć o pani? Można tak powiedzieć, no bo generalnie zioła też są produktami naturalnymi, więc to są naturalne terapie. Szerzej można. Co by pani tutaj poradziła? Tak, jeżeli chodzi o przewlekłe zmęczenie, temat jest rzeczywiście bardzo szeroki i można go z różnej strony, tak, odpowiedzieć na to pytanie. Najważniejsze, żeby zauważyć dwie rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy przewlekle zmęczeni, to znaczy, że nasze nerki nie funkcjonują tak, jak powinniśmy. To jest zgodne z zasadami medycyny chińskiej, więc tak wtedy bardzo dbamy przede wszystkim, oprócz oczywiście zaraz rzeczy, które Państwu polecę, co warto zastosować, to jednak warto w tym okresie, kiedy czujemy, że nasze ciało jest po prostu przemęczone, zadbać o rytmy dobowe. To jest bardzo ważne i zobaczyć, czy między godziną 21 a 23 nie czujemy się senni, zmęczeni, można powiedzieć na pstryknięcie zasypiamy, nie robi nam się zimno. Jeżeli tak jest, to rzeczywiście nasze nerki i nadnercza, tak jak pani Iza wskazała, są często wyczerpane, więc musimy zadziałać dwutorowo. Z jednej strony podnieść funkcjonalność nerek, ziołami na przykład, albo też masażem w okolicy nerek, co bardzo działa pobudzająco i rozgrzewająco na nie, kąpielami też ziołowymi, zaraz powiem jakimi, i pobudzać mikrokrążenie przez właśnie poranne ćwiczenia, do których będę namawiać. Nie chodzi tutaj o jakieś ćwiczenia interwałowe, wystarczy 5-10 minut dziennie, nawet ćwiczeń tak zwanych merydianowych, żeby pobudzić całe ciało, tą energetykę ciała i mikrokrążenie plus krążenie obwodowe do funkcjonalności. Jeżeli nie mamy depresji, takiej stwierdzonej albo takiego stanu, że rzeczywiście jesteśmy tak wypaleni, że nie możemy rano wstać z łóżka, to wtedy wystarczy zastosowanie ziół, które będą nam wspomagać nerki i krew. Między innymi to są takie zioła jak czyściec leśny, przetacznik leśny, znowu wspomniana pokrzywa, teraz liście brzozowe, mamy młode brzuski, teraz nam pięknie właśnie listki się pojawiły, więc możemy jak najbardziej nawet pójść i nazbierać, korzystać z tego dobra, bo to będzie nam pięknie nerki wspomagało. I do tego bym dodała macierzankę piaskową. Macierzanka bardzo te nerki wzmacnia. Ja na przykład na bazie smalcu gęsiego robię takie mazidło właśnie na nerki, żeby je rozgrzewać. Dodaję kilka kropel olejku jałowcowego i to jest doskonałe przy właśnie takim przewlekłym zmęczeniu, żeby codziennie rano i wieczorem taką maść sobie w małej ilości, małej takiej wielkości, jak to się nakłada taką kropelkę pasty do zębów, to tak samo tutaj nakłada się na dwa palce, bierze, rozsmarowuje i 36 razy krótkim ruchem smarowuje w okolice nerek. Bardzo to pobudza. Tak samo można brać kąpiele w macierzance poniżej linii serca, żeby nie obciążać serca, powyżej linii nerek. 20-minutowa kąpiel w takiej wygotowanej nawet macierzance, zagotowanej może lepiej, i odstawionej na 20 minut, dodanej do kąpieli, właśnie ciepłej, potem się nie osuszać, tylko przebrać w ciepły płaszcz kąpielowy,
czyli szlafrok, taki cieplutki, położyć do łóżka, wygrzać, bardzo będzie nam dobrze robił na nasze nerki. Ja też się przekonałam, że, bo nie wszyscy teraz mają wannę, generalnie wanna jest jakimś rarytasem ostatnio, w ostatnich kilku latach, że jeżeli mamy tego luksusu wanny, a chcemy zrobić nawet takie półkąpiele, to wszystko przez co przechodzi przez stopy, również będzie działało na nasze nerki, tylko powyżej linii kostek, bo meridiany nerek przebiegają też w punktach tutaj właśnie kostek, w okolicach kostek wewnątrz i zewnątrz, więc jeżeli woda będzie sięgała powyżej kostek i zrobimy sobie taki właśnie kąpiel w macierzance, plus bardzo polecam taką energetyzującą kąpiel na nerki w igliwiu. Igliwie jest ogólnie dostępne, jeżeli mieszkacie Państwo na skraju lasu, mniej więcej przynajmniej pół kilometra od cywilizacji, to warto sobie pościnać czy właśnie sosnę, która wzmacnia mikrokrążenie, wzmacnia nerki, czy świerk, czy igliwie tak zwanej daglezji zielonej i po nawet pierwszej kąpieli zobaczycie Państwo realną po prostu różnicę. Jeżeli z kolei mamy rzeczywisty problem z właśnie spadkami nastroju, jesteśmy wyczerpani pod właśnie tam z powodów takich stresowych, to warto sięgnąć po adaptogeny. Na pewno Państwo słyszeli tę nazwę. I takim surowcem adaptogennym, który bardzo mocno pobudza, jak to się mówi, do życia, jest różaniec górski. Jego można stosować wyłącznie do godziny 12, bo jak będziemy go stosować później, to on będzie nas jednak bardzo pobudzał, ale spróbować. Próbowałam go w takiej mieszance, która na przykład będzie dodatkowo z mniszkiem lekarskim w korzeniu, bo to jest surowiec korzenny ten różaniec, i na przykład z uciekła mi z głowy, a mam ją na końcu języka. Ojejku, jejku, jejku. Z cykorią podróżnikiem. Też w korzeniu. I to będzie na. Ja to powiem na marginesie szczerze zupełnie, że część nazw to w ogóle pierwszy raz słyszę. Ten podróżnik to w ogóle mnie zamordował po prostu. Ale cykoria podróżnik jest Państwu znana, bo ona rośnie przy każdym praktycznie, jak to się mówi, przy każdej jezdni i ma takie niebieskie, piękne kwiatuszki. Taka dosyć wysoka jest. Państwo na pewno ją kojarzą, tylko nie kojarzą części podziemnej, tylko naziemną. Przepiękne takie lekko blado niebieskie kwiatuszki ma. Wyglądają przecudnie. Tak więc w okolicach, mówię, wakacji, przed wakacjami już cykoria będzie nam pięknie kwitła, więc zapraszam do pooglądania, jak Państwo będziecie w trasie. Ale właśnie taka mieszanka, która będzie nam wspomagać wątrobę, bo wątroba też odpowiada za nasze, można powiedzieć, dobre samopoczucie, plus ten różaniec górski na pewno nam pomoże. Jeżeli musimy się ewidentnie wyciszyć, tak, no to tutaj też praca z emocjami, sesja terapeutyczna na pewno pomoże. Też pamiętajcie Państwo, że wszystkie stresy, traumy wychodzą nam przez ciało, bo ciało jest komunikatorem, więc jeżeli chcemy rzeczywiście realnej poprawy naszego zdrowia, tak, bo mamy wyczerpane właśnie nerki, przewlekłe zmęczenie, to dobrze zadziałać dwutorowo. Jeżeli nawet Państwo nie chcecie iść na tak zwane terapie, to warto pójść nawet na masaż, czyli jakieś działanie manualne, które wspomoże to nasze ciało, żeby te emocje mogły spokojnie przez to ciało uwolnić. Ale dwa jeszcze surowce, które Państwo na pewno znają, albo trzy. Jeden to jest eleuterokok kolczasty, czyli zwany tak zwanym rzęszeniem syberyjskim. On jest bardziej dedykowany właśnie kobietom, czy ashwaganda, na pewno znana surowiec, który ma ogrom badań, prawie chyba 1400 badań nawet klinicznych, bo taką literaturę pamiętam kiedyś przygotowywałam i byłam nawet zaszokowana pozytywnie, czy wąkrotka azjatycka, to będą surowce nie nasze, ale właśnie tak zwane adaptogenne, które zmniejszają wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego i jesteśmy po prostu przez to mniej przebodźcowani, bo nasza reakcja na ten świat zewnętrzny, na te stresory jest po prostu mniejsza. To nie znaczy, że my hamujemy coś, blokujemy, czy jakby jesteśmy w szklanej bańce, ale one w ten sposób działają, że po prostu jesteśmy po prostu bardziej, lepiej przystosowani do środowiska, żeby w tym środowisku po prostu współuczestniczyć bez tego właśnie takiego pierwiastka czy bodźca, który będzie nas dodatkowo obciążał. I wtedy warto sięgnąć po te surowce, bo o adaptogenach jako jedynych mówi się, że możemy je stosować, można powiedzieć, bez
przerwy, że one nie obciążają, nie kumulują się w naszym organizmie. Oczywiście warto zaznajomić się z regułami przyjmowania, żeby jednak nie przedawkować, bo leki, znaczy zioła i rośliny są również lekami i to silnie działającymi, więc przestrzegałabym przed tym, żeby brać je wyłącznie i tylko na własną rękę, w sposób taki niekontrolowany i według zasady im więcej, tym lepiej. Bo to tak nie działa. A jeżeli chodzi, dopowiem jeszcze słówko odnośnie tych ziół, które wymieniłam, między innymi na nerki, czyli to była bardzo dobrze filtruje nerki, tak jak mówiłam, pokrzywa, brzoza, przetacznik, czyściec leśny razem z krwią. Nie wymieniłam tu na włoci pospolitej, cudowny środek rzeczywiście. Nawet też, no mówię, tych surowców jest tutaj bardzo dużo i one są w większości też nasze tutaj rodzime i dlatego z chęcią po nie sięgam. I wiem, że też działają, bo mam pacjentki, którym groziły dializy i w tym momencie po na przykład ponad półrocznej kuracji mają współczynnik filtracji głębuszkowej podniesiony o 16 punktów albo i 20 i to jest ogromny, uważam, sukces fitoterapii. To wracając do tematu tych właśnie ziółek nerkowych, pamiętajcie panie, bo myślę, że dzisiaj nas głównie panie słuchają, tak, to nie takie kuracje oczyszczające nerki nie powinnyśmy stosować, chyba że właśnie wspomniany przypadek pacjentki, dłużej niż 4 tygodnie bez, że tak powiem, ciągle. To znaczy 4 tygodnie robimy przerwę, możemy jeszcze raz wrócić. Nigdy nie oczyszczamy się w okresie jesienno-zimowym, wtedy należy wzmacniać organizm. Rozumiem, teraz jest ten moment taki najlepszy, tak? Teraz jest jeszcze czas, tak, na ten właśnie wspomaganie właśnie nerek, krwi oraz jeszcze mamy teraz końcówkę kwietnia, do końca maja wątroba jak najbardziej do podreperowania i będziemy czuli się jak młode boginie. Młode boginie, super. Zaczynam czytać pytania. Pani Ewa Milena Handzik pyta. Już spory czas temu zadała to pytanie, prawie na samym początku. A co z nocnymi potami na kilka dni przed okresem? Zaczęły się po 40 roku życia, czy to perimenopauza, czy PMS? Powiem tak, przy PMS-ie nie spotkałam się raczej, żeby występowały jakieś ogromne poty. Inaczej, mówię, profil hormonalny się zmienia i na przykład jeżeli we wcześniejszym okresie miała pani coś takiego, że, bo kobiety tak mi na przykład też mówią, że na przykład już po 25 roku życia przed każdą menstruacją one czuły, że och, jest mi gorąco, tak? Przed okresem, potem w dzień okresu to wszystko mijało, to jest coś jakby normalnego, tak? Więc jakby obserwujemy też siebie, jak zachowuje się nasz organizm. Jeżeli pojawiło się to teraz, to jest jakiś ewidentny znak, że jednak ten profil, mówię, hormonalny się zmienia, ale też jest różnica między tym, że robi nam się gorąco, a tym, że mamy uderzenia gorąca, które idą do głowy. Tak, bo panie w okresie już menopauzy mogą potwierdzić, że te poty są takie, że jest takie uderzeniowa fala. Tak? Nie chodzi o to, że nagle nam się robi gorąco. Taka smoczyca jest. I tak, i to rozmawiając z kobietami właśnie zawsze mówią o tym drugim objawie, więc ja bym na to przede wszystkim zwróciła uwagę. Tak jak powiedziałam, zarówno ten dzięgiel chiński wymieniony przeze mnie będzie działał na objawy PMS-u, jak i objawy właśnie związane z uderzeniami gorąca. Pluskwica agroniasta plus koniczyna łąkowa też będzie te drugie objawy niwelowała. Więc warto sobie też do takiej mieszanki można włączyć niepokalanek mnisi, który reguluje poziom progesteronu i zrobić sobie taką mieszankę pluskwica agroniasta z koniczyną czerwoną plus w pierwszej fazie cyklu, bo rozumiem, że jest pani osobą miesiączkującą, w pierwszej fazie cyklu dlać sobie dzięgiel chiński, a na drugą fazę cyklu dać sobie zamiast tego dzięgla niepokalanek i zobaczyć, czy te objawy się po dwóch cyklach zniwelują albo zmniejszą. I tak, wtedy będziemy... Zioła potrzebują czasu,
Nie działają jak tabletka na ból głowy w pół godziny. Tak, działa lasoterapia. Dobrze, pani Barbara Piechocka. Ja weszłam w okres menopauzy w wieku 45 lat. Potem okazało się, że miałam guzki tarczycy i niestety musiałam mieć operację. Może gdyby wcześniej lekarze mnie zdiagnozowali, byłoby inaczej. Rozumiem, że tutaj pani się dzieli taką, takim spostrzeżeniem, tak, trzeba się niestety badać, diagnozować. Tak, ale dokładnie pani Izo, to jest tak, że jeżeli mamy przewlekły stan zapalny, to możemy szybciej wejść w ten okres właśnie, można powiedzieć, taki odczuwany przez nas jako menopauza. I dlatego mówię, wszystkie choroby takie prozapalne czy przewlekłe stany zapalne będą nas prowadzić do szybszego wyczerpania, tak, naszej kobiecej esencji. Dlatego zwróciłabym na nie po prostu szczególną uwagę i prosiła kobiety, żeby raz w roku wzmacniały swoją wątrobę i oczyszczały krew. Po to, żeby ja właśnie. Chciałam powiedzieć, że esencję kobiecą mamy w duszy, a nie w hormonach. W ciele i w duszy. Że kobieta, która jest po menopauzie, nie jest kobietą, co jest nieprawdą. Więc tutaj mam taki sprzeciw. Natomiast pyta pani Justyna i rozumiem, że to jest odpowiedź, czy choćby czy choroby tarczycy mają wpływ na menopauzę? Rozumiem, że mają, bo to jest to, co pani powiedziała przy tych stanach zapalnych, prawda? Tak, mówię. Może tak jak, nie wiem, przykładowo ktoś pacjentów się zgłasza i mówi, że ma tylko początki cukrzycy, tak? No ale to jest kwestia tego, że zmienia się cały metabolizm. I tak samo tutaj. Nie jest tylko tak, że mam tylko chorobę tarczycy. To znaczy, że w organizmie jest przewlekły stan zapalny. I to się odbije wcześniej czy później na kobiecych hormonach. Dobrze, pani Marta Dyczko podzieliła sobie te pytania. Mam niedoczynność tarczycy, przechodzę menopauzę i stan zapalny, który uruchamia u mnie choroby tocznia. Jak mam się chronić i zmniejszać stan zapalny? I jeszcze dopisuję, i czy przy nadwadze jest stan zapalny, czy nadwaga to też stan zapalny? Czy nadwaga to stan zapalny? Generalnie inaczej powiem tak, nadwaga może mieć różne przyczyny i teraz jakby nie mamy czasu, żeby na ten temat rozmawiać, ale ja bym się przyjrzała przede wszystkim wypróżnianiu, bo jeżeli wypróżnia się pani nie codziennie, tylko co kilka dni, ma pani zaparcia, ewentualnie zgagę reflux albo mówię obniżone parametry, tak, funkcjonowania wątroby, to wtedy bym powiedziała, że taki stan zapalny może się zrobić, no bo nie wypróżnia się pani po prostu codziennie, tak? Odkładanie się tkanki tłuszczowej w określonych miejscach może mieć podłoże, mówię, psychosomatyczne, być tak zwanym efektem po prostu, przecież mamy, państwo na pewno wiedzą o tym, jest tak zwany brzuch tarczycowy, brzuch stresowy i mnóstwo innych rzeczy, tak? Bo przeważnie nam się tutaj odkłada albo gdzieś na boczkach. Więc to są bardzo różne przyczyny związane z moim zdaniem psychosomatyką, więc sam jakby nadwaga nie jest tutaj problemem, bo komórka składa się z tłuszczy i białka i to jest dobrze, tylko chodzi o to, czy wypróżniamy się regularnie, bo jeżeli ktoś się wypróżnia regularnie, nie ma problemu, mówię, ze wzdęciami, innymi rzeczami takimi właśnie refluksowymi, z zaparciami albo biegunkami niszczennymi jelitami, to wtedy ja patrzę na to zupełnie inaczej. Więc nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć wprost, ale na pewno można zastosować zioła, które będą miały silny potencjał przeciwzapalny, również też olejki etoryczne, możemy się bardzo dobrze wspomagać, tylko ja bym przestrzegała przed spożywaniem olejków, nie jestem zwolennikiem tego i znam dużo aromaterapeutów klinicznych, którzy również nie są za tym, żeby olejki spożywać, to jest jakiś marketingowy w ostatnich czasach taki trend i wcale niedobry, bo skóra jest największym organem ciała i możemy przez tą skórę taki sam efekt terapeutyczny osiągnąć, albo wmasowując chociażby olejki eteryczne, czyli najbardziej skoncentrowane esencje roślinne w stopy.
Więc nie bójmy się tego robić. Oczywiście w bazie olejowej trzeba je rozpuścić, bo mała ilość olejków jest dopuszczona do smarowania się tak w stosunku tak bez rozcieńczenia, czyli 1:1. Więc ja bym była za tym rozwiązaniem. Możemy też dyfuzować, tak? I ten efekt chociażby właśnie tego zmęczenia, tak jak mówiliśmy wcześniej, też zminimalizować, przez to też lepiej spać i likwidować stany zapalne przez chociażby właśnie wdychanie olejków eterycznych, bo one przekraczają barierę krew-mózg, czego nie robi wiele leków chociażby na choroby neurodegeneracyjne, więc mamy w bardzo szybkim czasie bardzo szybki, pozytywny efekt. Ja biegnę do następnego pytania, żeby ze wszystkimi zdążyć. Pani Roxana Mikiciuk dopytuje, czy można powtórzyć, jaki olej stosować. Mi się wydaje, że to był olej z nagietka. Tak, jest bardzo silnie przeciwzapalny, a jeżeli chcecie Pani jeszcze pić olej, to olej z wiesiołka ma najlepszą proporcję omega właśnie 3,6,9 i jest bardzo silnie przeciwzapalny i w kuracjach tarczycowych również go polecam. Olej z wiesiołka, tak? A ten olej z nagietka był na co? Do smarowania kruczołu tarczowego, tak. Działa bardzo silnie przeciwzapalnie. Okay. Czyli z wiesiołka do picia, tak, a z nagietka do smarowania. Dobrze. Pani Renata Śmiały. Drugą chorobą jest wrzodzące jelito grube. Biorę leki, a nawet brałam sterydy. Jestem wegetarianką na białą, nie mogę spożywać. Czy mogę pić zioła, ponieważ mam biegunki? Przy stanach zapalnych jeli jak najbardziej tak, nawet mam opracowaną taką mieszankę związaną właśnie ze stanami zapalnymi jelit, która się dobrze sprawdza i też na ten efekt żółciotwórczy, żółciopędny. Oczywiście trzeba wiedzieć, czy nie ma tam jakichś, mówię, nadżerek czy ubytków w śluzówce jelita, bo to jest bardzo ważna informacja, które zioła wtedy można, które nie można stosować, ale jak najbardziej zioła tak. Napisała tam pani, że jest wegetarianką, to myślę, że od zwierzęce produkty mimo wszystko może pani jeść, bo to nie weganizm, więc ja bym polecała też jeść na ubytki właśnie w jelicie masło, które ma bogate już badania na temat leczniczych właściwości przy różnego rodzaju stanach zapalnych jelit oraz ubytkach w tych jelitach. Bo teraz jak ma pani, nie wiem co tam się dzieje dokładnie, ale orzechówka jest niesamowicie wartościowym produktem, który czyści nam jelita i rozrzedza też krew przy okazji, więc jest bardzo wskazana u kobiet w okresie też perimenopauzy, ale jeżeli mamy jakieś ubytki, mówię, to orzechówka może być zbyt mocna i na początku trzeba to przeleczyć, ale tak, jak najbardziej mamy dużo ziół na podorędziu, którymi możemy zarówno żołądek, jak i jelita bardzo dobrze wspomagać i nie tylko będzie lepszy metabolizm trawienia, ale przede wszystkim nie będzie tak zwanego gnicia jelitowego, nie będziemy mieli nieszczelnych tych jelit. I ja bym proponowała, wrócę do tego podróżnika, cykorii podróżnika, bo to jest między innymi, tak jak mniszek lekarski, dwa zioła, które są, działają, mają działanie prebiotyczne. Co to oznacza? Że one dopiero, nie tak jak probiotyki, już na gotowe wrzucamy sobie tak do jelit i one powodują rozrost tej mikroflory. Nie, prebiotyki działają jakby, sama nazwa wskazuje, pre, czyli przed, czyli one powodują, że sama mikroflora zaczyna nam wytwarzać kostki jelitowe po to, żeby zasiedliły ją dobre bakterie i to jest, uważam, posunięcie o wiele lepsze, bo pozwalamy florze jelitowej wykształcić tyle, ile potrzebuje. Pożywką są tak zwane. Dokładnie, dokładnie. Dobrze. Jest kilka próśb o powtórzenie ziół na stan zapalny. Na stan zapalny czego? Bo mówiłyśmy tyle. Mam tak, konkretnie proszę przypomnieć zioło na stan zapalny. Znowu, proszę o mieszankę ziołową na stany zapalne. Myślę, że no, chyba jakąś uniwersalną, bo... Na stany bo zapalne. Jest kilka takich pytań. Znaczy tak, mówiliśmy głównie o tarczycy też, no to tam mamy rdestowiec japoński. I w korzeniu, i w zielu obydwa te surowce działają, te części surowca działają.
Na pewno na stany zapalne, jeżeli chodzi o zewnętrzne przemywania, to mamy chociażby właśnie korę dębu, korę brzozy, korę wierzby, nagietek lekarski jest bardzo silnie przeciwzapalny. Dalej mówiłyśmy jeszcze o surowcach zawierających salicylany, tak? I to była między innymi wiązówka błotna i kora wierzby. To są bardzo też silne surowce, stąd mają też jakby ograniczenia farmakopei do stosowania na przykład na dzieciach, chociaż ja uważam, że od 12 roku życia spokojnie mogą dzieci również te surowce brać po określonych dawkach. Więc tak, to są między innymi. Dobrze. Jest też prośba, jeszcze raz powtórzenie o te zioła właśnie na tarczyce. Dzień dobry, proszę o powtórzenie ziół na tarczyce. Więc ja rozumiem, że to są też te, które pani teraz wymieniła, tak? Bo mówiłyśmy o rdestowcu japońskim, który działa fantastycznie właśnie na tarczyce, o nagietku lekarskim, który w ten sposób działa. Krwawnik też będzie nam wspomagał przy okazji układ hormonalny, więc jak najbardziej do tej mieszanki, tak? I pokrzywa, która jest bogactwem tak naprawdę, bogactwem, jeżeli chodzi o witaminy i mikroelementy, i jest też rośliną krwiotwórczą, więc nie tylko czyści nam krew, ale też ją wzbogaca. Jak osoby mają problemy z też niedokrwistością, to na pewno ona nam pomoże. Generalnie przy tych problemach należy też suplementować witaminę C i najlepsza ona jest w soku z dzikiej róży i to polecam Państwu z całą odpowiedzialnością, bo witamina C jest prekursorem, żeby to żelazo się lepiej nam po prostu przyswajało. Dokładnie. Ani Iza Kowalska pyta, witam. Czy z kozieradki na pary pić, czy na siadówki z kozieradki robić, ile razy dziennie? Kozieradkę bym przede wszystkim na początek piła wewnętrznie jako już odwar, czyli zagotowała sobie ten surowiec, bo to jest nasienie kozieradki, żeby ono się dobrze wyekstrahowało i piła sobie przynajmniej 2 razy dziennie. Możemy zrobić z jednej łyżeczki ziół na 250 ml wrzątku. I 2 razy dziennie sobie taki odwar wypiła. Na siadówkę też możemy sobie zrobić, robiąc w ten sam sposób. I oczywiście nie podmywać się wrzątkiem, tylko poczekać, aż ona wystygnie, ale dodałabym tam na pewno pięciornika kurze ziele albo korę dębu, jeżeli chcemy płukać narządy właśnie rodne. Okay. Będzie wtedy efekt synergistyczny. Super, dziękuję bardzo. Pani Agata Łacwik z Starmach pisze, dobry wieczór, bardzo ciekawy live, a trafiłam do Was przez przypadek, no bardzo nam miło. Pani Katarina pisze, bardzo ciekawy wykład, także to Pani Karolino do Pani. Pani Bożena Sarnicka, Pani Karolino, co by Pani poradziła na suchość skóry, paznokci, włosy i jak jest Hashimoto i niedoczynność tarczycy? Powiem tak, olej z kozieradki bardzo dobrze się sprawdza w przypadku właśnie tu była suchość, tak, błon śluzowych, suchość skóry, suchość włosów, tak, jak włosy się robią matowe. Olej z kozieradki jest naprawdę fantastyczny. Ja osobiście stosowałam też w kuracjach dla kobiet z problemami tarczycowymi na przykład oliwę z oliwek, która z olejkami, w połączeniu z olejkami eterycznymi również działała bardzo dobrze. Pamiętajcie Panie, że przy suchości skóry dobrze jest też spojrzeć na nawilżenie organizmu od wewnątrz, bo to nie jest tylko problem tego, że są to na zewnątrz, tak? Bo to jest kwestia też funkcjonalności wątroby. W pomieszczeniu, w którym śpimy na przykład. Też może być, ale pamiętajmy też o tym, bo my mamy taki odruch, że jak się nawet wykąpiemy, się osuszamy i dopiero potem dajemy specyfiki. Ja na przykład zrobiłam swojego czasu takie masło, ja to nazywam masełko, bo to jest na bazie masła kakaowego, ukręciłam taką właśnie maść, czy można powiedzieć i do twarzy i do ciała, z maceratem z nagietka, czy już Panie wiecie, że on będzie działał przeciwzapalnie na skórę, i z maceratem z dziurawca. I to macerat z dziurawca jest najlepszy pod słońcem preparatem na suchość skóry.
I pamiętajcie, że żeby nie pogłębić sobie tego problemu, nigdy nie nakładamy żadnych tłuszczy na suchą skórę. Zawsze skóra musi być po kąpieli delikatnie strzepnąć nadmiar. Najlepiej, żeby ta woda mimo wszystko była w miarę ciepła, żeby ten tłuszcz się mógł rozpuścić naturalnie i nakładamy dopiero. I wtedy wchodzi w strukturę właśnie skóry głębokiej, a nie zostaje tylko filtrem na zewnątrz, a po dłuższym stosowaniu będzie efekt odwrotny. Więc takie masełko z masła kakaowego, ja akurat kręcę, z własnym maceratem właśnie z nagietka i z dziurawca i efekt jest, uważam, rewelacyjny, mam dużo zadowolonych pacjentek czy klientek, które też miały problem z suchością skóry, więc jak widać to, co jest biozgodne z naszą skórą i ma ten właśnie efekt taki przeciwszorstkości plus przeciwko stanom zapalnym bardzo dobrze się sprawdza. Pani Justyna Kuklo pyta o mieszankę na ból stawów. O, czekałam na to. Dzień dobry, witam. Dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi o stany zapalne stawów, to tutaj działamy dwutorowo. Z jednej strony na pewno musimy usprawnić nerki i wyrzucić te szkodliwe różne, jak to się mówi, ksenobiotyki, metaboliki i tak dalej, z ustroju, chlorki, sody i tak dalej. Więc to musimy wyrzucić z organizmu, więc dobrze sobie na początku przeczyścić nerki, a potem zastosować, mamy tutaj naprawdę szereg różnych surowców. Od najprostszego znanego wszystkim, czyli imbiru lekarskiego, który możemy rano zetrzeć sobie do ciepłej wody i nawilżając się również z te bólowe i przeciwzapalne właśnie działanie zastosować i będzie to bardzo szybki efekt, ale możemy zastosować hakorość rozesłaną, która jest dzisiaj dostępna w kapsułkach i to jest, uważam, jeden z najlepszych surowców, który jest na stany zapalne stawów. Plus mamy jeszcze dwa takie surowce, kadzidłowiec indyjski, czyli Boswellia serrata, albo na przykład koci pazur, czyli tak zwana czepota puszysta. To też możemy dostać już w formie właśnie sproszkowanej, kadzidłowiec jest żywicą, więc też będzie troszeczkę miał inną konsystencję, ale możemy na tej bazie albo przyjmować wewnętrznie, albo możemy, ja na przykład robię na stany właśnie zapalne, robię mazidło na bazie albo smalcu gęsiego, albo żywokostu lekarskiego i dodaję, uwaga, olejki eteryczne, między innymi właśnie z kadzidłowca indyjskiego, z goździkowca, z imbiru, z eukaliptusa, plus coś na podkręcenie mikrokrążenia, tak, żeby było lepsze, czyli na przykład jest tak zwany gliceryt z igieł sosnowych, glicery, czyli gliceryna roślinna i zrobiony na tym właśnie gliceryt z igieł i mazidło sprawdzają się rewelacyjnie. Z gotowych produktów też bym poleciła, bo miałam pacjentki, które były, proszę mi wierzyć, 70-80-letnie panie, które po różnych wypadkach, czy w związku właśnie z różnymi sprawami zwyrodnieniowymi, nie mogły, nie wiem, podnieść ręki, tak, nie miały w ogóle ruchomości tutaj w zakresie swojego narządu ruchu i brały tak zwany preparat GOPO, to jest galaktolipid z dzikiej róży. I efekty samą mnie kiedyś, jak pierwszy raz po to sięgnęłam, ogromnie zaskoczyły, kiedy mówię, panie w takim już wieku, tak, już dawno po menopauzie. Zwyrodnienie już jest takie czasami. Nie chodzi tylko o zwyrodnieniowe, ale nawet też właśnie po różnymi tak zwanymi RZS, prawda, czyli artrytyczne rzeczy, nie tylko chodzi o zużycie, tak, chrząstek stawów, po prostu na przykład pokazywała mi pani, że ona robi przysiady, tak, gdzie wcześniej mogła ledwo ręką ruszyć i że no jej lekarz jest tak zszokowany. Ja mam nadzieję, że pani Justyna Kuklo jest zadowolona z tej odpowiedzi, bo była bardzo obszerna. Pani Barbara Piechocka pisze, że bardzo dobry wykład. Pani Iza Kowalska, i tu prosiłabym o taką krótką, szybką odpowiedź. Problemy skórne, trądzik, jak oczyścić skutecznie od wewnątrz? To przede wszystkim kuracja wspomniana, tak jak powiedziałam, na nerki, tylko bardziej na krew, czyli pokrzywa bardzo dobrze oczyści krew, czyściec leśny oczyści krew, przetacznik oczyści krew,
I dzięki temu na początku przez pierwsze 2 tygodnie będziemy mieli wrażenie, że tego jest więcej, a to po prostu wszystko przez skórę nam wyjdzie i po 3 tygodniach skóra zacznie wracać do siebie. Do tego zrobiłabym na zewnątrz, tak, do psikania na trądzik, taką mieszankę, mianowicie dała wodę destylowaną w proporcji 3/4, 1/4 octu jabłkowego albo forsycjowego, jeżeli panie macie, taki, ja akurat takowy mam, więc wolę go, bo jest mniej taki zapachowy, i do tego kilka kropel dosłownie lawendy i olejku z drzewa herbacianego. Po 5 kropel lawendy, 3 krople wystarczy olejku z drzewa herbacianego i spryskiwać oczywiście zamkniętymi, tak, oczami buzię 2 razy dziennie, i przeczyszczenie krwi plus ten tonik będzie po prostu działał tak jak trzeba. Nie wiesz, czas nam się skończył 9 minut temu, ale chcę doczytać, bo zostało jeszcze dosłownie kilka pytań, więc też proszę o takie krótkie. Pani Roxana Mikiciuk. Zimne stopy i ręce o czym świadczą? O czym świadczą? O wychłodzeniu nerek przede wszystkim, więc proszę nie jeść po pierwsze nabiału, bo nabiał bardzo wychładza. Po drugie, jeżeli jest pani weganką to, czy wegetarianką, to proszę prowadzić zdrowe tłuszcze typu właśnie masło albo smalec gęsi, nawet do zupy dodawane, bo to jest też często niedobór tłuszczy zwierzęcych, jeżeli jest nam właśnie, mamy zimne, przeraźliwie ręce i stopy, i wzmocnić krew, ją rozgrzać. Na przykład surowcem takim rozgrzewającym mocno krew jest ruta zwyczajna, rozmaryn, cóż jeszcze, macierzanka. To są takie 3 surowce, które możemy dodawać właśnie do mieszanek. No i wszystkie przyprawy rozgrzewające, czyli od czomber, imbir lekarski, pieprz, kurkuma, co tam jeszcze mamy rozgrzewającego. Myślę, że dużo już pani wymieniła. Pytanie, rozumiem, że te zioła na tarczyce, które pani podała, na Hashimoto też są jak najbardziej, bo tutaj jest pytanie o Hashimoto. Więc tak, dlatego proszę... nie rozróżniam, bo to jest stan zapalny przewlekły plus dokładnie. Praca psychosomatyczna. Dokładnie, teraz tak, pani Agata Łacwik z Starmach, co z problemami ze spaniem? Problem ze spaniem. Powiem tak, jeżeli nie jesteśmy przebodźcowani wieczorem, czyli dajemy sobie czas, żeby wyłączyć monitory, social media, inne, tak, właśnie takie nasze ulubione w ostatnich czasach metody spędzania wolnego czasu, dobrze przewietrzyć sobie pokój i 2 godziny przynajmniej przed snem, 3 po prostu z tego przebodźcowania wyjść, przygasić światła, żeby nie było jasnego światła, i zastosować można sobie coś, co będzie nam ten efekt spania i komfort snu poprawiał, mianowicie zrobić sobie sól lawendową. Mianowicie dajemy sobie sól, najlepiej taką gruboziarnistą, do tego dodajemy sobie kwiaty lawendy i kilka kropel oleju z lawendy, olejku, przepraszam, eterycznego z lawendy, trochę takiej mandarynki i pomarańczy, albo jagodlina wodnego, czyli liang liang. I moczymy sobie w tym stópki, możemy dodać jeszcze łyżkę oleju kokosowego, moczymy sobie stopy około 5-7 minut, zakładamy ciepłe skarpetki i powinno nam to pomóc w lepszym śnie. Nie pijemy kawy wieczorem. Nie znam, nie wiem co to jest kawa, więc ja po prostu nie mam tego problemu. Pani tak, dobrze, szybciuteńko. Zioła na stan zapalny żołądka i na nadżerki na żołądku. Tak, jeżeli nie mamy obrzęków, to ziołem najlepszym na nadżerki, na wszelkie ubytki jest lukrecja gładka. Tylko mówię, jeżeli nie mamy obrzęku, więc nawet jeżeli pani po 3 tygodniach sprawdzone jakby badania kliniczne mówią, że po 3 tygodniach te ubytki nam się zmniejszają i następuje regeneracja śluzówki, ale mówię, lukrecji gładkiej nie powinniśmy brać w trybie ciągłym więcej niż 4 tygodnie, więc dałabym 3 tygodnie, zrobiła przerwę i wróciła do tego surowca korzennego. Na pewno lecznicze na żołądek, na wszelkiego rodzaju nierzyty, nawet nerwice żołądka, będzie tatarak i arcydzięgiel.
To są dwa cudowne surowce, które stosuję od dawna, nawet przy nowotworach żołądka bym je polecała. Tak samo jak listnik, jaskółcze, ziele. Generalnie na żołądek jest dużo, ale te korzenne dwa na rozpoczęcie dnia naczczo uważam, że są bezkonkurencyjne i ja będę je zawsze promować wszędzie. I pytanie o bóle pleców, sztywności. Och, to jest, powiem tak, plecy generalnie są różne odcinki, ale kumulują przewlekły, długotrwały stres i wychodzą nam właśnie tutaj przeważnie bóle. Możemy oczywiście zastosować mazidło na smalcu gęsim z olejkiem eterycznym, na przykład z kadzidłowca, kamfory, mirry. I będzie to, nawet odrobiny pieprzu możemy dodać czarnego i będzie to działało rozgrzewająco, ewentualnie rozmarynu, rozgrzewająco, przeciwbólowo, nawet też goździk jest przeciwbólowy, przeciwzapalnie, tylko nie aż tak dużo dodawać, po kilka dosłownie kropel, żebyśmy nie rozgrzeli za bardzo nerek i stosować w tym miejscu, które nas boli jak najbardziej. Tak, ale jeżeli chodzi o bóle kręgosłupa, mówię, tu jest bardzo dużo przyczyn, tak jak powiedziałam, emocjonalna na pewno, więc trzeba sprawdzić, znaczy nie da się tak na podstawie jednego objawu powiedzieć od razu, jakie jest remedium, bo trzeba poznać cały kontekst, więc mówię, mazidło na początku jak najbardziej tak, ale trzeba zobaczyć, co się za tym, czy pod tym kryje, wtedy będzie można po prostu skutecznie pomóc. Pani Karolino, jest bardzo dużo komentarzy i bardzo dużo tutaj takich wypowiedzi, które są po prostu podziękowaniem dla Pani. Także tutaj i Pani Bożena, dziękuję za wykład, Pani Monika, super informacje dotyczące stawów, super wykład, Pani Joanna, pomocny wykład, są też najlepszy spośród oglądanych, dziękuję. Pani Renata, super wykład. A Pani Agnieszka Kwiatosz, bardzo dziękuję, wspaniały wykład. Pani Iza Kowalska, bardzo dziękuję, bardzo dużo ciekawych informacji, chętnie posłucham kolejnego, będę czekać. Także no dużo jest takich, ja tylko powiem Pani Renacie Wikło, że na samym początku tutaj swojego wykładu Pani Karolina mówiła o zlewnych potach i co na nich, więc jak zostanie zamieszczony ten live, to proszę sobie przesłuchać to, co Pani Karolina na początku mówiła, bo podawała takie, Pani Justyna, super rozmowa, Pani Ula, bardzo ciekawy wykład. Naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i przekazuję to Pani, no bo to jest zawsze dla osoby, która ma taką wiedzę i się tym pasjonuje, zawsze bardzo ważne, a nam i szczególnie firmie ProMedica, która jest organizatorem, ProMedica 24, która jest organizatorem tego spotkania, no też jest bardzo miło, że możemy tutaj wnieść coś ciekawego i że to dla Pani jest przydatne. Także dziękujemy bardzo. Pani Karolino, Pani bardzo, bardzo dziękuję. Paniom też życzę miłego, spokojnego, dobrego wieczoru i dobrego snu. Bardzo Państwu dziękuję. Cieszę się, że dzisiejszy live cieszył się takim dużym powodzeniem, bo myślę, że temat jest po prostu nam, kobietom, bardzo potrzebny, więc mówię, zapraszam do pracowni Ziołowy Raj i dziękuję bardzo za zaproszenie i do zobaczenia niedługo. Dokładnie.